Marcin Frankiewicz, promotor, zawodnik, trener, osoba najważniejsza w świecie MMA w Mińsku Mazowieckim. Marcin, przed nami pierwsza zawodowa gala MMA w Mińsku Mazowieckim. Powiedz nam nieco o rozpisce, jaką będą mogli tutaj fani zobaczyć, którzy przyjdą na galę. Witam wszystkich, jeżeli chodzi o rozpiskę naszej pierwszej gali. Nie ma tam jakichś mega znanych nazwisk, jest to bardziej gala dla debiutantów, którzy chcą pierwszy raz stoczyć swoje pojedynki. Jeżeli chodzi o zawodników z mojego klubu, to będzie ich aż czterech. Trzech z nas się będzie biło w MMA, jeden w formule K1. I myślę, że jeżeli zrobimy drugą edycję, to już na pewno na drugiej edycji będziemy mieli bardziej znane nazwiska i wtedy będzie po prostu ktoś, kto jest bardziej znany w świecie MMA, jeżeli chodzi o polskie MMA. Tak? Właśnie to nie jest pierwsza impreza, którą organizujesz. Jesteś znany z czterech edycji do tej pory Grappler Cup. Robiłeś Grand Prix Polskie Motorskiego MMA, turniej w brazylijskim jiu-jitsu. Jak takie doświadczenia z tych amatorskich zawodów przeniesiesz właśnie tutaj na organizację gali zawodowej? Jak to ci się pomogło w podjęciu decyzji o stworzeniu gali zawodowej? Znaczy, jeżeli chodzi o organizację gali zawodowej, to już myśleliśmy z tym, żeby to zorganizować rok temu. Niestety nie wypaliło z różnych powodów. A jeżeli chodzi o zawody amatorskie, to już kilka tych zawodów zrobiliśmy, bo to nie robię ja sam, tylko robię to wspólnie z moją żoną Eweliną, która mi bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o galę, to ona jest ogólnie głównym organizatorem tej gali, ja tylko zajmuję się fight kartem i zajmuję się sprawą, jeżeli chodzi o stronę sportową, jeżeli chodzi o sprawy sponsorów, wszystkich innych rzeczy, to właśnie ona się tym zajmuje. A doświadczenie jak najbardziej, no bo ostatnie zawody, które robiliśmy, Grand Prix Polski w brazylijskim jiu-jitsu, to ściągnęło prawie 300 zawodników. No i jest to coś, co na pewno nam pomaga przy organizacji, ale no jest tak, że jest to też trochę coś innego. No. Wiadomo, zawody amatorskie rządzą się swoimi prawami, a tutaj jeżeli chodzi o galę, no to chcemy to zrobić, żeby to miało oprawę takiej prawdziwej gali, a nie gali tylko z nazwy. Właśnie tydzień wcześniej będzie Grappler Cup 5. Nie za blisko sąsiadujące terminy? Wiesz co, powiem ci szczerze, może trochę tak, tym bardziej jeszcze, że tydzień wcześniej w Warszawie jest Liga w brazylijskim jiu-jitsu, później coś tam, ale jeżeli chodzi o jesień, to tych zawodów jest bardzo dużo w Polsce. A ja po prostu, że ten grappler jest po raz piąty, już się wpisał w ten kalendarz tych zawodów, to organizuję. Powiem ci szczerze, że nie myślę o tym, ile przyjdzie zawodników, czy przyjdzie 20, 30, czy 200. Ten grappler po prostu się odbędzie. Jeszcze po raz trzeci robimy też dla dzieciaków, żeby one też mogły po prostu powalczyć. A termin po prostu z drugiej strony, tak już szczerze powiem ci, że chcę mieć to z głowy. Zrobię jedną grapplera, a później zrobimy tą galę i w tym roku już, że tak powiem, wyłączamy światło, jeżeli organizacji jakichś zawodów, tam czegoś. Także tak to wygląda. Właśnie grappler po raz pierwszy będzie łączona formuła gi i no gi, nie tylko już teraz samo bez kimon. Na jakich zasadach będą walki toczone zarówno w kimonach, czy bez kimon wcześniej było ADCC? Nie. Właśnie tutaj troszeczkę się wkradł błąd i to wyjaśniając tą sprawę, to będzie tylko normalnie na zasadach ADCC. A jeżeli chodzi o dzieciaki, to tylko w G. Po prostu nie chcę się trochę też rozdrabniać, bo to wiąże się z różnymi tam sprawami, z różną no, organizacją i tak dalej. Więc jeżeli kto ma przyjechać, to przyjedzie, kto wybierze inne zawody, to mówię, w Polsce w tym czasie jest tyle zawodów, że można je tam gdzieś chce. Ale na pewno w marcu znowu zorganizujemy drugie Grand Prix Polski w brazylijskim jiu-jitsu i to na pewno będzie druga taka impreza cykliczna, którą będę chciał organizować. Po prostu wychodzę z takiego zdania, że należy robić takie zawody, żeby po prostu ludzie przyjeżdżali, startowali, mieli gdzie się pokulać. Wiadomo, rywalizacja sportowa i myślę, że jest to dobra forma. Właśnie sam będziesz walczył na swojej gali, pewnie w walce wieczoru. Powiedz, z kim przyjdzie ci skrzyżować rękawice, w klatce czy w ringu? W ringu o klatce. Ten, który miał... Fen ostatnio. Fen miał. Od pana Mariusza Ziętka mamy już to dograny. Będę walczył z Bogusławem Gałeckim z Akademii z Otwocka, od trenera Miroplaty. No tak, jest to trochę ciężkie do ogarnięcia, bo mówię, i ode mnie biją się zawodnicy i organizacja tego wszystkiego. Ale powiem szczerze, że nie chcę też przepuścić takiej okazji, kiedy pierwsza gala w Mińsku i żeby po prostu się też nie pokazać mińskiej publiczności. No i tyle. No.
18 po prostu wyjdziemy do tej ringokratki i będziemy się bić. Właśnie kiedyś w prywatnej rozmowie wspomniałeś, że miałeś propozycję walki z Kamilem Walusiem. Waluś teraz walczy w KSW. Powiedz, co wtedy stanęło na przeszkodzie do tego, że ta walka nie doszła po prostu do skutku? Wiesz co, wtedy było tak, że to było w 2010 roku. Husaria Night, coś takiego, taka organizacja. I po prostu Kamil chyba Waluś wtedy nie dojechał. Czy kontuzja go złapała w ostatni dzień, czy tamtego. Wiem, że miałem się z nim bić, ale po prostu tej walki nie doszło. Kiedy zajechaliśmy już na miejsce, okazało się, że zadzwonił wcześniej. Nie chcę tam siać jakiś plotek czy czegoś. Po prostu zadzwonił, że po prostu nie jest zdolny do tej walki i wtedy biłem się po prostu z kimś innym. A tak, no, tak, że w pierwszej właśnie zestawieniu to właśnie się miałem bić właśnie z nim. Jak w ogóle wygląda twój rekord z zawodowym MMA? Jeżeli chodzi o MMA, to mam 1-0 rekord, a też spowodowany jest też tym, że brakiem czasu, a z drugiej strony też pechem, bo jak mam dostać jakieś propozycje walki, to jestem dosyć kontuzyjnym zawodnikiem i albo złamię palec, albo wybiję bark, albo coś tam. Ale też mam już swoje lata, no nie jestem stary, ale po prostu też już nie mam też czasu się przygotowywać. Pracuję zawodowo i też praca nie pozwala mi w pewien sposób, żebym się mógł tak na 100% przygotować i się tym zająć, a mówię, prowadzę klub, trenuję chłopaków jeszcze sam, także jest dobrze, jak jest, no, w ten sposób. Właśnie, jak już weszliśmy na temat klubu, powiedz właśnie, jak tutaj idzie ci prowadzenie klubu w niedużym mieście, jakim jest Mińsk Mazowiecki. Ilu masz trenujących, w jakich grupach wiekowych i jakie sporty tutaj ćwiczycie? Wiesz co, jeżeli chodzi o Mińsk, no to nie wiem, czy jakieś miasto, oczywiście oprócz ogromnych miast w Polsce, może się z Mińskiem równać, jeżeli chodzi o sekcje, bo ogólnie jest ponad 12 sekcji, nie wiem, czy 13 nie ma, które są różne style, które można tutaj trenować. Jeżeli chodzi o nasz klub, to trenujemy oczywiście MMA, trenujemy brazylijski jiu-jitsu. Głównym trenerem tu jest Adam Parafiańczuk z Allianz, który przyjeżdża tutaj do nas w Warszawie i nas prowadzi. Robimy też grappling i w tym roku od września prowadziliśmy też K1 dla chłopaków, którzy chcą robić stójkę. Mamy brazylijskie dla najmłodszych, no i od zeszłego roku, od grudnia, mamy taką swoją pierwszą filię tutaj pod Mińskiem, w takiej gminie. Ja prowadzę tam dwa razy w tygodniu dla takich małych dzieciaków, gdzie tam jest grupa nawet po 15 takich najmniejszych brzdąców, które chcą ćwiczyć. I to jest taka filia grappleria Kubów i powoli się rozwijamy. Mam już chłopaka, który Marcina Gałązkę, który też się będzie się bił na gali, który zrobił instruktora i też prowadził mnie treningi. Także powiem ci, że ogólnie jestem zadowolony. Na 4 lata, no 4,5 istnienia klubu, to myślę, że nieźle. Oczywiście mogłoby być lepiej, że jeżeli chodzi o frekwencję na treningach, no ale mówię, w Mińsku jest tak tego dużo wszystkiego, że ciężko też komu co wybrać, a wiadomo, jak jesteś z młodzież, którym się nie chce pozytrenować, bo przyjdą. My też należymy do takiego klubu, który robi dosyć ciężkie treningi. Ja u mnie nie ma jakiegoś tam się opieprzania, gadania, tylko przychodzimy, robimy swoje. No i to też nie każdemu się podoba. Mam grupę takich chłopaków, około 15 osób, które już mają ze sobą walki zawodowe, startują na mistrzostwach Polski, gdzieś tam zdobywają blachy na zawodach. I taką grupę, która przychodzi, podpatruje, uczy się i idzie ku dobremu. Właśnie taki rygorystyczny trening to jest chyba jeszcze wyniesione z Palestry Warszawa, gdzie trochę chyba trenowałeś. No w Palestrze trenowałem trochę, prawie 2 lata chodziłem do Palestry. Tak, tam bardzo rygorystyczny sposób prowadzenia, tak, ale tylko na plus. Trenowałem też, zaczynałem w ogóle w Berserkersach w Szczecinie. Przez prawie 1,5 roku chodziłem, to też tam, jeżeli chodzi o Bagiego czy Roberta Siedziako, też tam prowadzili po prostu trening ostro i ja wzorce po prostu biorę od nich, tak? Potrafię też wyzwać kogoś, przekląć i niektórym osobom się to podoba, niektórym nie. Ja osobiście się tym w ogóle nie przejmuję, bo jeżeli chcesz coś osiągnąć, no to musisz przyjść i zapieprzać, a nie, że założysz, nie wiem, rashgarda, koszulkę, napisam MMA i że jesteś zawodnikiem MMA czy tam jakiegoś tam stylu. Tak, i na dyskotce masz sparingi. No i na dyskotce masz sparingi, a jak już tak teraz rozmawiamy, to mówię, ile razy organizuję sparingi w Mińsku, tutaj raz mi się udało zorganizować, kiedy przyszli z innych klubów, a tak jak chcę zorganizować, to nie ma za bardzo chętnych, no ale to... To może z innych miast trzeba, bo sami jeździcie. Nie. No jeździmy sami, próbujemy gdzieś tam jeździć, tylko mówię, wszystko jest z czasem i wszystko zależne od pieniędzy, tak, no mówię, nie mamy jakiegoś, mamy głównych sponsorów takich, ale oni nas sponsorują, jeżeli tylko chodzi o turnieje, a jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy, zawody, no to niestety wszystko kładziemy z własnej kieszeni. A wiadomo, chłopacy, którzy przychodzą, to są też studenci, którzy
no kasy też nie mają, wiesz, jak lodu, no ale to, co powiedziałem wcześniej, nie jest po prostu źle, no. Myślę, że wszystko idzie ku lepszemu w ten sposób. Marcin, startujesz jeszcze z czasami na Abu Dhabi Pro, na tych eliminacjach warszawskich. W tym roku obskakujesz czy odpuszczasz? Nie, no w tym roku skakuję, tylko że w tym roku to już nie mam czasu się jakoś zacząć przygotowywać, ale nie wiem, muszę jakąś, nie wiem, chyba nie wiem, co wziąć, żeby mieć moc większą, bo ostatnio zostałem tak pociśnięty w pierwszej walce przez zawodnika ze Złomiarza, że po prostu masakra, ale nie odpuszczam tak samo 4 ligi, jadę na ligę z chłopakami od siebie, tydzień, 2 tygodnie przed galą, trochę się rozruszać, bo już nie chcę tam gdzieś jakiś amatorski MMA, żeby tam wiadomo nie bawić się kontuzji, później grappler, później gala, później Mistrzostwa Polski w brazylijskim, w Łodzi też pojedziemy, no i Abu Dhabi na pewno też obskoczę, no i to chyba w tym roku będzie wszystko, chyba że coś tam po drodze, jakieś zawody zahaczymy i to tyle. Jakie są takie priorytety grapplera tutaj na ten rok i na następny? Jakieś takie twoje marzenie, żeby sobie związane z klubem? Znaczy wiesz co, marzenie związane z klubem, żebyśmy na przykład mieli swój własny klub, nie musiał od nikogo ponajmować, żebyśmy mogli mieć stworzony swój własny klub taki, no ale to jest takie odległe marzenie. A jeżeli o przyszły rok, to wszystko to, co jest to było w tym roku, na pewno zrobimy grapplera, jeżeli chodzi o galę zawodową, drugą edycję, bo wierzymy w to bardzo z żoną, że to wypali. No i pierwszy raz organizujemy w przyszłym roku obóz sportowy, bo w tym roku byłem od chłopaków z Dzikiego Wschodu, od Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam. Super obóz, 4-dniowy, naprawdę bardzo, bardzo fajny i podpatrzyłem trochę, pogadałem z nim i w przyszłym roku mamy taki plan, że po prostu zrobimy taki obóz trochę inny, trochę więcej może atrakcji, jakiś tam tego, ale właśnie coś takiego właśnie zrobimy, żeby coś takiego pierwszy raz wypaliło, jeżeli chodzi o nasz klub i myślę, że tam grupa z 20 osób się na pewno zbierze. Dobra. Powiedz na sam koniec, kto tutaj pomaga ci w organizacji nadchodzącej gali, na której my też będziemy. I Grappler Cup 5 i w ogóle w prowadzeniu klubu. Czyli masz teraz swoje 5 minut, żeby podziękować osobom, którym chcesz. No to przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie Ewelinie. Bardzo wielkie dzięki, bo ona po prostu ogarnia wszystkie te sprawy, które ja bym nie miał, nie dałbym rady. Ona chodzi do sponsorów, do urzędu miasta i po prostu ona to się w tym czuje. Myślę, że jest drugą chyba kobietą w Polsce, która się tym zajmuje, bo pierwsza chyba, jak wiem, to jest chyba od Rogowskiego z Łodzi, Asia, która też tam, i ona jest właśnie taką, która tam to robi. Jeszcze chciałem bardzo podziękować naszemu dobremu przyjacielowi Łukaszowi Lipińskiemu, radnemu z naszego miasta, który nas bardzo wspiera. Oczywiście chłopaki z klubu, którzy nas dojeżdżają, Marcinowi, Kubie, całe reszcie, no i oczywiście Paweł. Tobie tutaj, no. I Fight Sport 24.pl. Naprawdę chciałem bardzo podziękować za możliwość udzielenia wam wywiadu, że taką małą galę lokalną w swoim właśnie portalem wspomagacie i to, co powiedziałem na początku, Paweł, dla ciebie wielkie dzięki, bo zaznaczam, że co robię, jakieś zawody, to zawsze się odzywa sam z siebie, a jest to naprawdę no niespotykane, żeby ktoś od siebie i bezinteresownie zaznaczam, cokolwiek zrobił. Na koniec jeszcze, jeżeli mogę, to chciałem tylko wymienić sponsorów. Chciałem bardzo podziękować naszym głównym sponsorom, czyli firmie Kart Poland, Majsterpol, Akpol, te pana Andrzeja Kucia, Mirek Lesiński, usługi z Halinowa i MMAniak.pl, sklep od Kuby Lej Wody, który od 4 lat nas zawsze wspiera i wszystkim tym, którzy po prostu przykładają do tego rękę, że ten klub istnieje i ta gala się odbędzie. No. I tyle. Dzięki. Marcin, dziękuję ci również za wywiad. Życzę ci jak najwięcej sukcesów, gdyż aktywnie tutaj bardzo wspierasz wschodnią scenę MMA, promujesz jak możesz. Miejmy nadzieję, że twoja gala wypali, będzie sukcesem i tylko zalążkiem do kolejnych, coraz lepszych gal. Dziękuję również. Marcin Frankiewicz dla Fight24 i SFD.pl. Dziękuję. Dzięki bardzo.